Siemanko, dzisiaj będziemy naprawiali cewkę Nel Hunter. Taki sprzęt. Dokładnie będzie to naprawa wtyczki. Ktoś tutaj uciął wtyczkę, próbował sam lutować. Dał tu do jakiegoś elektronika, który nie bardzo wiedział chyba, jak te kable później podłączyć. No raczej lutować to nie wiem, czy to był elektronik, no bo jakoś dziwnie to wygląda. No takie lutowania, sorry, no, tak pozakańczane kable. To elektronik. Nie chciałbym go, naprawdę nie chciałbym go zobaczyć. Nie dałbym na pewno takiego czegoś. Paproch, a nie elektronik, no co to jest? Nawet jak już mu się nie udało polutować, to chociaż mógł to obczyścić jakoś, jak oddawał klientowi czy cokolwiek. Nie wiem, to jakiś tam kolega elektronik klienta. No dobra. Zaraz to przygotujemy do tego, żeby polutować jak należy. Tu zrobił, trochę rebus zrobił, bo tutaj te przewody, które są Nel, nie ma różnych kolorów tych przewodów i no tutaj, dobra, będzie trzeba po prostu poszukać, który jest do której cewki, żeby odwrotności nie było. Będę się bawił. Zakładamy ten. Czyli tak, na początek, tego nie ściągamy, to wywalamy. O, jest niepotrzebne, żeby się nie uciąć, pyk, pyk, pyk. Dobra, to już śmietnik. Ktoś idę, lekko nam zahaczył wcześniej jeszcze było chyba. No nie, to nie jest zahaczone, tak delikatnie, jakaś jeżyna. To w dół, tu, łapiemy te kabelki, naciągamy tą otulinę, nie wiem czy widać, naciągamy ją do tyłu, o tak jak teraz. Skracamy sobie, ja to nożykiem robię, bo najmniejsze kary. Tutaj naokoło, żeby było ładnie, robimy tak. Później przycinamy tutaj od tego miejsca. I nawet można palcami. Zobaczcie, jak to się ładnie utnie to wszystko. Widzicie, jakie równiutko? O, i teraz jest idealnie. Zaraz to jeszcze lekko naciągniemy, żebyśmy mieli tu pole do popisu. Co, bierzemy, pozbywamy się tej plecionki tutaj. Ona zaraz poleci, już leci, opyk. Niepotrzebna nam jest, jeszcze ją tutaj wyeliminuję. Jeszcze zaraz się wciągnie, jak będę kończył robotę. Na razie muszę się pozbyć tego syfu całego. Dobra, tak. Tak. No, tego szamba się pozbyliśmy. I teraz sobie zrobimy tak, jak powinno być. Czyli tak, końcówki. Tak, średnio. Pół centymetra. Drugą też można tak zakończyć. Czekajcie, bo tutaj ten nożyk już ma nie za nowy, ale daje radę. Zobaczcie, tak. To można tak. Dobra, mamy jedną końcówkę. Lutownica nagrzana, 400, dobra, 400. Następną robimy w drugą stronę. Jeszcze trzeba tutaj, żeby nic nie zbierało. Kontakt chciał podłączyć, no to jak on to mógł podłączyć? Jak on to miał prawdopodobnie zwarcia wszędzie, nawet tego nie znalazł. No, podłączyłby dobrze, a i tak by miał zwarcie pewnie. Dobra. Nie jest tak łatwo podłączyć, będziemy się zaraz tym bawić. Ja na razie zabezpieczę sobie jedną część tutaj przewodu. O, tak. Tu mamy. Chodzi o to, żeby mi się to nie rozbijało. Teraz ładnie zakręcone jest. Zaraz będę ten następny robił. O. No i dobra. Zabezpieczyć tylko to później będę lutował. Na razie niech tak będzie, jest ok. Chodź tu. Dobra. No i dalej. Teraz trzeba tą końcówkę jedną i drugą zabezpieczyć. Nie muszą być jakieś za długie tutaj te końcóweczki, bo to nic nie zmieni. O, właśnie. Dobra, tu już styka. To jest ok. Co my tu mamy? Tutaj idzie ten ich. Dobra, jest ukryty.
przewody niby wzmacniali, dali takie nylonowe sznurki. Pic na wodę, no nie? Najśmieszniejsze, że w jednym jest żółty i niebieski, w drugim jest żółty i niebieski. W ogóle się te przewody nie rozróżniają. Będziemy się bawić zaraz, będziemy szukać. Ja mam schemat, ale ja mam do oryginalnych, a do tych nelowskich po prostu tutaj trzeba zakombinować. Bo nie wiem, jakieś tam w środku to podłączane, oni to różnie podłączają. Teraz zobaczymy. Się różnią, to tak jak trzeba, tylko że... Przewody po prostu, ja nie widzę, co tam w środku się dzieje. Są takie same i o to mi chodzi. Dobra. Teraz tak. Bierzemy miernik i będziemy się bawić. Musimy odnaleźć te cewki, czyli tak, jedną będziemy mieli tutaj, zobaczymy, co to jest. To trzeba widać. Dobra, mogę przez palce. Tutaj. Dobra, tu idzie przez 5,19. Dobra, to jest na cewka, ta pięciołomówka to jest na pierwszy i czwarty pin. Ta nieciekawie wygląda. Co to jest? Nie podoba mi się to. Co oni tam zamieszali? Co przez to chcieli uzyskać? Nie wiem. Tak nie bardzo mi to. Ale dobra. Może przez jakiś kądziór idzie, czy moje paluchy? A, to moje paluchy, sorry. Moje paluchy udowadniają. To nie one. Nie, jest ok, dobra, jest ok. Jest ok. Przez kondensator jakiś pewnie tam poleciało. Dobra, jest ok. W oryginale to by było około 30 ohm tutaj, nie? No ale tutaj mamy, widzicie, przez jakiś kądziór idzie. Dobra, niech se leci. My lecimy dalej. Wtyczkę, żeby to ładnie wyglądało. No właśnie. Czekajcie. Wreszcie zdejmę miernik. Przesuniemy sobie tutaj maszynkę. To razie bałagan, niech będzie, bo będziemy syf rzucali z... Wtyczki. Dobra, to sobie odkładam. Cały ten syf muszę to wszystko wyrzucić. Nową cynę damy i każdą blaszkę po kolei zjedziemy. O. Teraz. Normalnie stare przewody zostały. Nie wiem, tak nie może być, nie jak. Ładnie. Odsysaczem pociągnął, ale dobra, jest ok. Nie będę się bawić za dużo. Dobra, ładnie. Zeszło. Nie ma tu resztek jakichś przewodów. O, tutaj jest. Tu jest nachlapane, zobaczcie. Ajajajajajaj. Teraz to wrzucimy tylko. O kurde, zobaczcie, jaki dziwny odpad. Dobra. Dobra. Jako te resztki wywalone. Ale trochę jeszcze ceny robię. Za dużo. No. No.
Dobra. Jest tu ładnie. Teraz będzie można do tego lutować. Patrzymy. Proszę się tego pozbyć, nie wkurza. Jeszcze mi się wbiło. Ja dostał śrubka tutaj. Powinna na magnes lecieć, żeby się nie zagubiła. No i poleci na magnes. Później będę jej szukał. Nie, pięknie już jest. Dobra, to się jeszcze wyrzucamy. No dobra. Mamy porobioną wtyczkę, tak? Teraz będzie trzeba szukać. Zobaczcie, tutaj nie ma po prostu opcji takiej, żeby sobie jakoś zaznaczyć specjalnie, dlatego że te dwa przewody są takie same. Ten podwójny i ten, czyli jeden ekranowany i drugi ekranowany. I teraz nie wiadomo, do której cewki, które idą. Znaczy wiadomo, które idą, bo 5-ohmowe na przykład idzie do jednej cewki, no i ten drugi tam 24-ohm, ale tu idzie przez kondensator do innej cewki. Ale jak to znaleźć teraz? Które na wtyczce piny podłączyć? To jest zabawa. Dobra, mam ustawioną omierz. Szukamy pierwszą cewkę. Tą mamy, zapalimy. Ta jest 5-ohm. Czyli ta mamy, powiedzmy, niech ona się nazywa dolna, 5-ohm. I ta przez kondensator idzie, dobra. I ta jest ta 24-25 ohm w oryginałach, tak jest w oryginalnych cewkach. Czyli tak, co robimy? Tą 5-ohmową, tą dolną, pierw podłączymy tutaj na... dobrze mówię, na ten, na pin pierwszy i czwarty. To są te dwa piny, to są od właśnie od tej cewki. 1-4, te 5-ohm. Teraz tak, jak to było? Z tego co pamiętam, to jedynka powinna być w oryginale, powinna być tym przewodem, ale a czwórka powinna być ekranem? Nie, jedynka powinna być tym przewodem, a czwórka ekranem, ale tu z tego co pamiętam jest odwrotnie. W tych Nelowskich. No zrobili nie dość, że kolory takie same, to jeszcze odwrotnie przewody idą. Czyli tak, ten ekranowy, gdzieś tam może i schemat jest, no nie? Kiedyś pewnie zrobiłem, ale chodzi o to, żeby się nie bawić w szukanie teraz w kompie, tylko żeby tu, tak jak z Wami bym to powiedzmy lutował mniej więcej, żeby to ładnie przylutować. Chodź tu. Dobra, tu jest ładnie, jeden pin, ten powinien być czwórką wtedy, dobrze mówię, ten szary, powiedzmy, że on jest szary, no jest szary, ten nieekranowany, miał być nie ekran, dobra, dwa, dwójkę mamy, bez płynu to lutuje, bo tu nie potrzeba jakiejś filozofii, nie daje też tej termokurczliwej, bo w tych akurat przy tych przewodach, przy tych cewkach one były dosyć grube i tu nie ma sensu dawanie, żeby to ładnie później się wszystko trzymało i się nie obracało na mnie. I zresztą jeszcze tu klej specjalnie tam taki plastikowy, który będzie to ładnie trzymał. Dobra, mamy jedynkę i czwórkę przylutowaną. Teraz potrzebujemy przylutować dwójkę i trójkę. To jest następna cewka, to jest ta, która idzie przez kondensator. I tak jak tu było, teraz dwójka powinniśmy mieć... Samo jak tam zrobili, jak w oryginale, że dwa ekrany są przy sobie. Czyli tak, dwójka jest na ekranie też, tym drugim, już od tej drugiej cewki. Musimy nas podniecać. Ja tak robię na kolanie, można powiedzieć, trochę przez tą kamerę. Ej, chodź tu. No bo mnie tu kurde, zaczynasz karać. A to nie ma tak być, to ma być ładnie. Dobra, tą dwójkę. Mała temperatura chyba to. Dobra, już tak wytrzymam. Dwójka. No i ten szary, jak to się mówi szary, idzie do trójki. To jest ta cewka 24 ohmy, ale tu jest ciężej znaleźć, dlatego że to jest przez kondensator. Tu nie ma żadnej rezystancji. No jest tam jakaś, ale to tak nie znajdziecie tego. Według oryginału, że ta ma być tu, ta ma być tam. Nie? Dobra, jest to polutowane. Zaraz to zabezpieczymy, jest to ładnie.
później Wam pokażę, jak z powrotem cofnę ten przewód, tak jak wtedy go naciągnąłem w tą stronę, z powrotem go cofnę, on się ładnie tutaj nam wsunie i będzie tworzył taką całość tym plastikiem. Ten plastik wejdzie też tam do przewodu, zaraz na ciepło to będę robił, to będziecie widzieli. Teraz tak, może pierw, żeby się upewnić, podłączymy jeszcze miernik, sprawdzimy, czy dobrze wylutowałem. Miejsca jest małe, widzicie. Teraz tak, to jest Nel Hunter, widzieliście, nie? Ukraińska, Nelowska, jak się mówi, cewka. Tak, tu jedynka i czwórka, miało być 5 ohm. Jest 5,14, bardzo ładnie. I ta z tą dziurkę, jak patrzycie, ta przez kądzior idzie, niech sobie idzie. Czyli wiemy, że jesteśmy dobrze podłączeni. Tylko pytanie teraz, czy, bo robiłem to bez schematu, czy ta polaryzacja jest dobrze zrobiona, nie? Bo jak wystarczy któryś z kabelków, bym się pomylił, czy odwrotnie bym przylutował, to ona będzie płytsza, albo będzie gdzieś po boku pin pointera miała, nie będzie widziała tak jak trzeba, nie? Dobra, sprawdzimy, zaraz będę to wiedział na naszym sprzęcie. Podłączymy zaleczkę. Miernik schowam, żeby to nie zakłócał. Nawet go wyłączam, bo już mi się chyba raczej nie przyda. Pamiętam, że tak powinno być to podłączone. Nie będę udawał. Raczej powinno tak być podłączone. Chwila prawdy. Dobrze jest podłączone. Minimalizuję, bo tutaj mam za dużo przedmiotów. No jak się ruszam, to wiadomo, nie? Nie, no jest gites majonez, tu złotóweczka już przygotowana. Pięknie. Dobra, mamy. I pin pointera sobie sprawdzacie, trzymacie. Jeżeli po środku łapie monetę, powiedzmy monetę, to znaczy, że jest to dobrze polutowane. Dobra, wyłączam, sklejamy. Zobaczymy, jak to na końcu ładnie wyjdzie. No tu jest stara wtyczka, no ale co, przecież miało być ze starą. Jakby była nowa, to było tu całkowicie inaczej. Mam nowe takie wtyczki. Mam. Czekajcie. Biorę kleje i jedziemy. Nie wyłączam wentylacji, trochę słabo może mnie słychać znowu, ale nie wyłączam, bo jak wyłączę, to nie chciałbym po prostu tego wdychać. Plastiki, striki jakieś. Dobra, podgrzewamy. Tak sobie ustawię pod publikę. Nie, no dobra. Jak to zrobić, żebyście widzieli? O, odłożę tutaj. U nas będzie interesowała ta część. Tak sobie położę. No nic tu ciekawego nie robię. Będę się bawił jeszcze na siebie. Ten smród cały skierowałem. Trochę zmniejszę może nadmuch, żeby mnie tu... No, dmucha teraz mi zamiast do wentylatora. Tam mam wentylator schowany. Na wysokości telefonu. Nawiew. Zamiast do nawiewu, to mi do wywiewu, to mi tutaj wali prosto w klatę teraz. Dobra, jak się to podgrzeje. Ile tu mamy? O tak, 200. No tak 185 mogłoby być. Włączone? Włączone. Idziesz? Idziesz. Co ty tu? Iron wyłącz. Coś się tutaj stało. Słuchajcie, ty. Coś mi tam... się rozmacza, coś mi tam zaczęło szwankować. Tak nie może być. To jest ładnie punktowane. Jeszcze tak szybko. Filozofii nie ma. Tak, tu jakaś kara mi się zaczyna robić. Teraz będę musiał, ale dobra, skończę film, materiał poleci. Przylutujemy jeszcze na tym. Coś tu się maszyna, jak zwykle, coś tam odmawia. Ustawi ładnie, równo. Dobra, jedziemy. No takie głupie niebylutowanie, nic, ale to jak ma być fajnie zrobione, to niestety, to jest zabawa. Oryginalnie Nel daje tutaj termokurczliwą koszulkę, no i później ukręcają się te przewody. No bo tutaj śrubka popuści, wiadomo, po jakimś czasie. I się urywają te kable, nie? A my zrobimy tak, żeby to nie wracało, to ma być zrobione, żeby Nela zawstydzić. Te nelowskie cewki, one ładnie pracują, co z tego? Jak można by było bardziej takie solidnie to zrobić, no i tyle. Dobra,
Nam to już chyba wystarczy, aż za dużo. Chodź tu, skręcamy cię. Co oni tutaj dali na zewnątrz? Nie wiem, po co oni to dali. Żeby się śrubki nie odkręcały. No dziwne, odkręcały się właśnie te śrubki. Posty. Żeby się kabel urwał. Jak gościu może by widział i sobie to poprawił jakoś, nie wiem. No co komu dziś? Nie będę się z tym pierdzielił, tak zrobimy. No co komu dziś? Wczorajszy sen. Jeszcze nie ten moment, ale zaraz chcę tu, żeby tam wlazło. Zobaczcie, teraz robicie tak, cofacie to. I ten kabelek, on sobie ładnie tutaj dopracuje do końca. Już doszedł do końca. Można to zrobić tak, jak ktoś się nie boi. Tak. Na ciepło, o, będzie to ładniej. O, jeszcze. Wiadomo, resztki. Tutaj też ładnie można, o. Żebyśmy te kanały mieli czyste, te na śrubki. Co? Tam się trochę podgrzałem. Zima jest tak, że jak się taki klej przyklei do palca, czy tam do ręki, to trochę to później cieplej jest, no. Co mam powiedzieć? Nie ma już co się podniecać. Tu jest ok zrobione wszystko. Uważam, że to jest już ok. Zobaczcie. Tak zalany. Dobra, włączamy. Szkoda tego prądu. Nie, tu jest według mnie jest ok. I musi być nie wiadomo jak równo, tu jest i tak naprawdę ładnie zrobione. To weszło tam pod otulinę. Jak ja teraz to zaraz założę, przekręcę, to fajnie będzie się trzymało. To będzie pracowało, to jest taki, to nie jest ten typowy taki plastikowy klej, to jest troszeczkę lepszy klej. To jak od Giętka będzie pracowało, on jest taki gumowy mocno, nie? Będzie dobrze, zobaczycie jak zasnie. On tu jeszcze jest ciepły, spokojnie. Damy radę. Zaraz tego, zaraz. No nie chcę tak na świeżaka, dobra. Nie chcę na świeżaka tego tak skręcać. Tu przygotuję, bo nie ma, facet nie ma śrubki jednej. Przygotuję mu jakąś śrubkę taką jedną. Ej, bo się przykleję, widzicie. Jak się pokazuje. To jest ok, dobra. Na razie wykrywasz nam posłuży jako ta przytyczka, dobra. Będę musiał zobaczyć, co się stało tutaj z lutownicą, czemu ona tutaj coś zaczęła odmawiać posłuszeństwa. Jeszcze raz sprawdzę. No teraz oczywiście chodzi, tak? Ale jak coś tam znowu zagnę, może coś nie wychodzi. Nie wiem, czemu ona się rozłączyła. Dobra, kic ją. Na razie potrzebuję tą śrubeczkę załatwić. Śrubek mam masę. Teraz tak. Która to śrubka, no nie? Jest, wszystko jest, tylko trzeba poszukać. Dobra, ja sobie poszukam. Teraz ją wynajdę. Śrubokręt też będzie potrzebny. Ze starej wtyczki może wyjmę. Mam jeszcze taką wtyczkę, może z tej starej wyjmę. Cholera wie. Teraz. Taka decyzja. Dobra. Ze starej wtyczki. Ze starej wyciągnę. I tak dostanie gratis tą śrubkę. Chociaż nie powinien. Kolega niech umówi, ten co tam mu lutował. Żeby was rozśmieszyć, ponoć stracił kilka dni i nie doszedł. Podejrzewam, że po prostu jakby kombinował, by doszedł, tylko on to bzmarcie miał na tych kablach. Jak on tam chciał to lutować? Bo sobie ładnie przygotował, tak jak ja tu przygotowałem, chociażby. To kurde, no to... Chociaż bawiłby się parę razy w jedną, w drugą, w trzecią, czwartą, piątą. Nie jest tak łatwo, ale może by w końcu załapało mu. Jak w totolotka, no co? Miał szansę. Przy takim zwarciu, jak on tam zrobił zwarcie na tych kablach, nie było żadnych szans, żeby to zadziałało w ogóle. Bym się poddał. Nie można tak robić. Zobaczcie, tutaj na te... Musimy tym bzdetem, na te rowki, na te... O, to już się ładnie zrobiło otwarte. Zobaczcie, to trzyma całość. Nie wiem, czy tu widać, widzicie? O. Ile tak będzie w środku? Tu się nic nie będzie łamało. Tu się nic nie obkręci. Zobaczcie, jak z otuliną pracuje ładnie, widzicie? Pyk, pyk, nie wiem, czy to widać. Może i nie widać. O, teraz zobaczcie. Pracuję normalnie z otuliną, a nie tam, że otulina osobno. Może tak specjalnie, jak wszystko robią, nie? Tu musimy na ten rowek nacelować, obkręcamy. Już jest zrobione, można powiedzieć.
tą śrubeczkę. Trochę tu gwinty są zjechane. Facet zjechał. Ten co robił chyba. Albo przed nim ktoś jeszcze grzebał, zjechał te gwinty. Dobra, weszło. Tu jest ok. Rozkładamy. Dobra, jedna. I tu nie ma sensu, tak jak mówiłem, tu nie ma sensu dawania. Oni tu nawet dali, oni nawet tu nie dali, tylko na zewnątrz schowali to, tak. Po co? Po to, żeby się zepsuło pod spodem. Żeby nową kupić. Chyba tylko po to. Nie jest podostrzona, tak jak powiedziałem, wtyczka, żeby takie rzeczy robić. Wcale to ładnie nie wyglądało. Ta będzie wyglądała ładnie. Chyba. Dobra. Muszę się tak zaprzeć. Bo tu trochę przy tych windach dociśnięto musi być. Nie może się. To się nie może powtórzyć już. To ma być skręcone na. Pięknie, zobaczcie, jak to złapało. Pięknie to funkcjonuje. Dobra. Tak wygląda wtyczka zrobiona. Nie widzieliście zresztą. Stara wtyczka, ale jest poprawiona. Tu mu jeszcze później psiknę specjalnym takim płynem do styków. Specjalnym tam. Taki tam z Niemiec jakiś kupiłem. Psiknę nawet teraz mu. Niech ma. I podłączamy wtyk. Beauty fruity. No nie, nie skręcam tego nawet po co. Tylko chodzi o to, żeby włączyć. Dobra, tam cewka leży. Pięknie. Pyk. Chodź tu. O, tu jest. Cicho, chodź. Tu jest za dużo metalu. O, i monetę jeszcze mam w ręku. Pięknie funkcjonuje. I oby nie wracała. Niech dobrze służy. Trzymajcie się, pozdrawiam. Wiadomo, telefon chcecie naprawiać, to macie tam pod spodem, pod filmikiem. Jeszcze raz pozdrawiam, miłego, trzymajcie się.